jakie mogą być przyczyny tego, żeby ktoś właśnie ma problem z zaśnięciem? Alkohol to jest takie bardzo... taki fałszywy przyjaciel, jeżeli chodzi o sen. Wtedy miałem pacjentkę, która naprawdę zdemolowała całe swoje mieszkanie i bardzo ostro zareagowała na to, że ma niestety w przyszłości niedalekiej odstawić te swoje leki. Jeżeli oglądacie nas i macie problemy ze snem, to dzisiejszy odcinek dostarczy Wam wielu niezbędnych odpowiedzi, jak tą jakość snu poprawić. A z nami jest nasz gość... Aleksandra Pięta, rezydentka psychiatrii. Dzień dobry. Wybacz, ja miałem Cię przedstawić, znana w sieci jako psychiatra Ola. I dzisiaj trudny temat. I zacznijmy sobie może od definicji trudności ze zasypianiem właściwie. Kiedy zaczynają się te trudności? Kiedy można powiedzieć, że to są już trudności? Ta definicja, którą ja znam, to jest zasypianie powyżej 45 minut, czyli to przekręcanie z boku na bok, nie możemy zasnąć przez 40 minut, albo wybudzamy się w nocy i łącznie to wybudzanie trwa powyżej 30 minut. Kolejna tutaj taki aspekt tej definicji to to, że spanie poniżej 6 godzin. To może być trochę kontrowersyjne, bo czasem ludzie śpią nawet krócej i jest im z tym dobrze. No i to są te trzy rzeczy, właściwie, które wystarczy, że jedną z tych rzeczy spełni się ta definicja i już mamy te trudności ze snem. No i teraz pytanie do Ciebie. Co dalej? Przede wszystkim trudności ze snem, będziemy o tym mówić zawsze, jeżeli to powoduje jakieś cierpienie pacjenta, zmiany w jego funkcjonowaniu, to już jest wystarczający powód do tego, żeby się tymi trudnościami ze snem zająć. Generalnie odnosząc się tutaj do tej definicji, myślę, że problemy ze snem właśnie należy rozróżnić, że one mogą dotyczyć fazy zasypiania. Zasypianie powyżej 45 minut, no to jest już taki bardzo długi okres. Tak naprawdę w momencie, kiedy już około 15-20 minut nie możemy zasnąć, kręcimy się w łóżku, to już możemy coś sami zacząć z tym robić. Tak? No nie mówię, że to jest powód, żeby od razu biec do specjalisty, ale generalnie jeżeli leżymy w łóżku te kilkanaście minut i ten sen nie przychodzi, dobrze jest z tego łóżka wyjść. Poczytać coś, pokręcić się po domu, może jakieś ćwiczenia leciutkie, rozciągające, relaksujące porobić, po to, żeby nie dopuszczać do takiej sytuacji, że łóżko i moment zasypiania kojarzy nam się z jakimś stresem, wysiłkiem, że taką męczarnią, tak? Że znowu się będziemy tam w tym łóżku przewalać i ten sen nie przyjdzie. Natomiast takie wychodzenie z łóżka to może się wydawać śmieszne, dziwne, niewygodne, ale tak naprawdę pozwala nie wykształcać takich patologicznych mechanizmów, tak? Czyli właśnie tego stresu przed samym faktem zasypiania. Ważne, jak wychodzimy z tego łóżka po tych trudnościach z zasypianiem, żeby nie sięgać po telefon, nie włączać telewizora, jakiegoś tableta, tak? Unikamy jakichś sprzętów elektronicznych, włączamy jakąś taką lampkę nocną, ciepłe światło, staramy się czytać gazetę, książkę, no coś takiego papierowego, bez jakichś ekranów. Ja bym wtrącił się, że nie w pozycji leżącej, tylko lepiej usiąść. Tak. Bo jak się będziemy przyzwyczajali w cudzysłowie, że leżymy i nie śpimy, to też będzie niedobrze. Bo tutaj płynnie przeszłaś do zasad tak zwanej higieny zdrowego snu, czyli sami, tak. Sami możemy sobie pomóc, nie od razu potrzebujemy leków, prawda? Higiena snu, to właśnie brzmi dziwnie, ale właśnie powinniśmy, zanim zaczniemy sięgać po jakieś leki, zmienić pewne nawyki. Czyli książka, mówiłaś, tak. Tylko nie akcji. Raczej. Nie, wszystko jedno, co kto nudna lubi. Książka. Nie romans żaden, taki nie, pikantny nie musi, bardzo. Nie musi być nudna, może być też ciekawa, tak? Chodzi o to, żeby po prostu zająć się poza łóżkiem czymś, co nie będzie nas nadmiernie rozbudzało. I zajmie chwilę czasu, też nie czytamy tej książki 5 godzin, tak? Tylko czytamy ją 15-20 minut i z powrotem się kładziemy do łóżka. Znowu leżymy te 15-20 minut, jeżeli to nie działa, wychodzimy, znowu próbujemy się czymś zająć, tak? Natomiast to już dotyczy konkretnie tej sytuacji, kiedy jesteśmy w łóżku. Ale jest dużo więcej rzeczy, które możemy w ciągu dnia zrobić, które poprawią to zasypianie późniejsze i jakość snu. Przede wszystkim jest to ekspozycja na naturalne światło, co jest sporym problemem. I w czasach pandemii, kiedy wszyscy siedzieli w domu. I w sumie teraz również, jak większość osób pracuje na przykład w biurze i jest cały czas wystawione na te sztuczne światło, tak? Nie ma
ma tego momentu, kiedy wychodzimy na powietrze, kiedy naturalne światło słoneczne dociera do oka i jakby reguluje rytmy dobowe. I stąd potem mogą być problemy z zasypianiem. Więc pierwsza rzecz to jest przede wszystkim aktywność fizyczna, umiarkowana i ekspozycja po prostu na naturalne światło. Tak? Nie musi być tak, że musimy wychodzić na podwórko i stać i czekać, aż to światło tam będziemy chłonąć, ale wystarczy na przykład, nie wiem, wysiąść z autobusu i przejść się te dwa przystanki, tak? To balkon. Balkon, jakiś spacer z psem, czy spacer bez psa też, jeżeli ktoś nie ma. No, starać się jakoś spędzać w miarę czasu na powietrzu. Czyli ta przyczyna tych zaburzeń snu może być po prostu, że no, nasz dzień źle wygląda, tak? Że mamy jakby złą rutynę. Tak, zdecydowanie. No jeżeli mamy siedzący tryb życia, jeżeli nie mamy ekspozycji na naturalne światło, tak się mówi i to uważam bardzo dobrze oddaje jakby kwestię snu, że my kumulujemy sen przez cały dzień. Więc jeżeli nie ma czynności, które nas zajmują, angażują, w jakiś sposób męczą, jeżeli nie mamy żadnego wysiłku, nie mamy właśnie tej ekspozycji na światło, no to my nie mamy skąd spać, tak? Nasz organizm trochę nie wie, co się dzieje w tym momencie, dokładnie. Tak? Dokładnie. Na ile godzin przed snem odstawić ekrany smartfona? Bo niedawno wyszły wyniki badań, że w 2020 roku na przykład nastolatki spędzały przy smartfonie 12 godzin dziennie, co jest przerażające. Czyli przerażające. Sztuczne światło jest po prostu non-stop praktycznie. Myślę, że te wszystkie takie rzeczy z ekranami, sztuczne światło, na około 2 godziny przed snem powinno być wystarczające, tak? Czyli wtedy już przerzucamy się na takie czynności wyciszające. Kto z nas to robi? Ciężkie w tych czasach. 22 Instagram. To w takim razie, jakby, jakie są mogą być inne przyczyny tych zaburzeń snu? Oprócz, czyli na przykład wszystko robimy, staramy się, ale nadal mamy problemy ze snem. Alkohol. Jeszcze chciałam powiedzieć a propos tych zasad higieny snu, bo też trochę nam się tutaj kłócą dwie zasady, że tak powiem, zdrowego stylu życia, czyli na przykład, że ostatni posiłek o 18, tak niektórzy mówią i tak różne gazetki podają, no a kładziemy się spać jednak różnie i czasami wychodzi, że ta 18 czy nawet 20 to jest no jeszcze jakieś dobre 3-4 godziny przed momentem, kiedy idziemy spać i paradoksalnie wcale to nie jest takie dobre, czyli tak naprawdę ostatni posiłek powinniśmy zjadać faktycznie te 2-3 godziny przed snem, ale nie ma powodu, żeby to była akurat 18. I druga sprawa, że jeżeli mamy problemy ze snem, to ten ostatni posiłek powinien być węglowodanowy, czyli na przykład kaszę, ryże, makarony z warzywami, tak? Czyli nie jakieś rzeczy tłuste, nie białkowe, czyli nie jakieś tam... Ale nie słodycze. No nie. Węglowodany złożony. O, właśnie. Może to się źle wyraziłam, tak? Posiłek węglowodanowy w znaczeniu węglowodany złożone, dlatego że one też będą, po pierwsze, troszeczkę powodowały senność. Można sobie przypomnieć, jak na przykład niektórzy się czują po zjedzeniu dużej porcji makaronu w ciągu dnia, no niektórzy by się chętnie udali na drzemkę, więc to jest efekt, który nam pomaga z kolei, jeżeli wieczorem coś takiego zrobimy. Generalnie jest to posiłek taki właśnie wspierający sen. Powiedziałeś o alkoholu. Alkohol to jest takie bardzo taki fałszywy przyjaciel, jeżeli chodzi o sen, bo faktycznie osoby, które mają problemy ze snem, często wpadają w taką pętlę, że no, to lampka wina wieczorem to mi pomaga zasnąć. No świetnie, to faktycznie pomaga zasnąć, tylko że ten sen jest złej jakości. W ogóle alkohol jakby pogarsza bardzo strukturę snu. Więc... Wszystko pogarsza alkohol, ja dlatego nie wiem. Właśnie, dobrze, że to powiedziałaś. Ten no, sen jest płytki, często nie dający odpowiedniej regeneracji, bo tak naprawdę sen ma nam dać szansę na regenerację dla układu nerwowego i w ogóle regenerację całego organizmu, ale do tego potrzebujemy głębokiej fazy snu, tak? Więc no, alkohol absolutnie zaburza strukturę snu i nie daje nam tej głębokiej fazy snu. Więc my możemy spać i nawet 10 godzin, tylko że ani nie będziemy jakoś super wyspani po tym śnie, ani nie będziemy zregenerowani. Więc alkohol daje taki bardzo krótkotrwały efekt i generalnie należy tego unikać, tak? Czyli picie alkoholu na sen jest absolutnie niedobrym pomysłem. Teraz chciałem trochę pospekulować, czy są idealne godziny na sen? Na przykład 19 ostatni posiłek, 22, 22.30 idziemy spać, śpimy te 7,5 godziny na przykład, wstajemy o 6 rano razem ze słońcem i powinno być super. Ja wiem, że są różne chronotypy ludzkie, czyli ktoś lubi chodzić spać o 1 w nocy, budzi się o 10, jest super, a ktoś lubi wcześniej pójść spać. Ale pospekulujmy, czy są idealne godziny snów według ciebie, czy nie? No,
Według mnie nie ma, to jest tak dyskusyjna kwestia. No właśnie to, że ludzie mają po prostu różne przyzwyczajenia i potrafią spać w godzinach jakichś odpowiednich tylko i wyłącznie dla siebie, ale funkcjonują zupełnie dobrze, więc ciężko jest wtedy mówić o jakimś zaburzeniu, tak? Natomiast jeżeli ktoś ma nieregularne godziny snu i faktycznie potem w ciągu dnia odczuwa skutki tych nieregularnych godzin snu, często jest tak, że my traktujemy sen jako coś zbędnego. I jeżeli mamy wykonać jakieś zadania, bardzo często wykonujemy to kosztem snu, tak? Typu, no to jak nie wiem, mam wykonać coś do pracy, coś w domu, no to zrobię to nie kosztem na przykład, nie wiem, jakiegoś innego zadania w ciągu dnia, tylko najczęściej to bywa kosztem snu. Nie wiem, czemu to traktujemy jako jakiś zbędny okres w życiu. W każdym razie, co chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś ma problem z tymi godzinami snu i zaczyna wykonywać jakieś zadania na przykład w późnych godzinach wieczornych, bo ma wrażenie, że się nie wyrabia, tak? I pracuje, nie wiem, do północy, pierwszej w nocy, bo coś musi nadrobić i potem rano się budzi niewyspany, to warto jest spróbować położyć się jednak o tej godzinie 22, 23, a za to wstać wcześniej. I u niektórych osób to zupełnie się sprawdza, tak? Czyli tą czynność, którą mieliśmy wykonać wieczorem, można ją przerzucić na wczesne godziny poranne, co się wydaje trudne, bo na przykład oznacza wstanie o 5 rano, tak? Mhm. Ale kurczę, skoro masz pójść spać o tej pierwszej w nocy i potem być totalnie niewyspanym, no to spróbuj się położyć wcześniej i wstać o tej 5 rano i wykonać tą rzecz o 5 rano, tak? U niektórych osób to się sprawdzi, u niektórych kompletnie nie. Dokładnie. Ale jest to też jakaś metoda. Jeszcze jest kwestia tego, że dużo osób też śpi w dzień i za długo śpi, czyli w drugą stronę, nie to, że za krótko śpi, tylko za długo śpi i jeszcze śpi w dzień i później ma problemy z zasypianiem, tak? Co też jest normalne, bo ten organizm no, jest tak wyspany, że nie chce znów. Ja pamiętam, naukowcy z NASA opracowali taką metodę idealnej drzemki, ona ma trwać max 26 minut, bo jeśli trwa dłużej, to potem jest pacjent, człowiek bardziej zmęczony niż przed drzemką, ale nie wiem, to też są takie, wiadomo, spekulacje trochę. Myślę, że każdy powinien indywidualnie, jak do tego podchodzisz. Uważasz, że to ma sens, drzemka w środku dnia, czy nie bardzo? No zależy, jak to potrzebuje, tak? Jest jakaś taka metoda właśnie z drzemką po kawie, czyli pijemy kawę, robimy drzemkę, przez ten czas ta kawa zaczyna działać i akurat jak po tych 20 minutach się budzimy, no to i ta kawa zadziałała i jesteśmy tacy po tej drzemce bardziej energiczni, ale znowuż, to się nie sprawdzi u każdego, tak? Mój stosunek do drzemek jest taki, że jeżeli ktoś potrzebuje i to nie zaburza potem jego tego spoczynku nocnego, no to jakby proszę bardzo, tak? Natomiast jeżeli ktoś faktycznie ma te drzemki w ciągu dnia, a potem w nocy nie może zasnąć, no to poszukiwałabym przyczyny, dlaczego ktoś w ciągu dnia, na przykład dorosły, zdrowy człowiek, dlaczego on potrzebuje w ciągu dnia mieć te drzemki i nie jest w stanie tego potem spoczynku nocnego odbyć, tak? I tutaj aż się nasila takie słowo, znaczy nasuwa, insulinooporność na przykład. Insulinooporność, problemy z tarczycą, tak. To może powiedzmy właśnie, dlaczego, jakie mogą być przyczyny tego, żeby ktoś właśnie ma problem z zaśnięciem? Najczęstsze przyczyny, oprócz tych takich wynikających powiedzmy ze stylu życia, tak? Czyli na przykład, że tam alkohol, kawa, czasami też jak ktoś pali papierosy, no to niestety ten jakiś wieczorny papieros też raczej ma działanie pobudzające niż usypiające. Natomiast z chorób, no to na pewno może być to na przykład cukrzyca, tak? I spadki cukru, które będą powodowały wybudzenia w nocy. Mogą być to zaburzenia funkcji tarczycy, zarówno nadczynność, która będzie powodowała problemy z zasypianiem i nadmierne pobudzenie w ciągu dnia, niedoczynność z kolei nadmierną senność i na przykład tą potrzebę drzemek, ciągłe zmęczenie. Również jeżeli chodzi o choroby, no to depresja też się będzie objawiała problemami ze snem, tak? Myślę, że to jest dosyć częste, akurat przynajmniej u mnie w gabinecie, pacjenci, którzy mają skarżą się na bezsenność, że się wybudzają w szczególności rano bardzo wcześnie i nie mogą zasnąć już później. To właśnie. Czyli bezsenność może być jednym z pierwszych objawów depresji. Tak, czasami może być praktycznie jedynym, który przeszkadza pacjentowi, tak? Czyli on się zgłosi do lekarza, bo nie może spać, a nie dlatego, że uważa, że ma depresję, tak? I dopiero w tym wywiadzie wychodzi, jak się obserwuje funkcjonowanie pacjenta, że jakby kurczę, on w wielu różnych polach swojego funkcjonowania, no jednak nie działa prawidłowo i my wtedy dopiero tą depresję rozpoznajemy, ale pacjent na przykład uważa swoje, nie wiem, spadki nastroju, czy jakieś pogorszenie, wycofanie z życia za no jakiś tam naturalny element, tak, ale jemu konkretnie przeszkadza tylko sen. Ja myślę, że jest taki mit u nas w społeczeństwie, że mam problemy ze snem i to jest choroba, którą nagle dostaję w pewnym momencie życia,
I muszę leczyć tą chorobę jak najszybciej, czyli przyjmować leki nasenne, żeby móc zasnąć. A tak, z tego co mówisz, to tak do końca nie jest. Zawsze powinniśmy dojść do tego, dlaczego. Ja wiem, o co ci chodzi, bo do lekarza rodzinnego po prostu jak ktoś przychodzi, to od razu po tabletkę nasenną, a nie po zmianę stylu życia na przykład, która niestety odpowiada za te problemy ze snem. Pewnie tak samo jest z psychiatrą, że o, proszę mi pani doktor dać tutaj dobrą tableteczkę, ja sobie pośpię. To kiedy jest ten moment, że ta tabletka jakby jest potrzebna? Generalnie, jeżeli jest problem ze snem, to ja mam takie odczucie, że pacjenci zazwyczaj jak trafiają do lekarza, no, do mnie, do psychiatry, tak, to trafiają nie dlatego, że nie mogę spać od kilku dni, tylko nie śpię od kilku miesięcy, kilku lat. No i niestety zaburzenia snu mają to do siebie, że bardzo szybko potrafią się utrwalać, więc tak naprawdę powinniśmy reagować, jeżeli te zaburzenia snu trwają kilka dni, tak? Czyli no jeżeli jest kilka bezsennych nocy, to warto jest się zgłosić na przykład do lekarza rodzinnego i wtedy oczywiście oprócz zasad higieny snu faktycznie może się dobrze sprawdzać takie krótkotrwałe leczenie farmakologiczne, wtedy to nawet mogą być te benzodiazepiny, tak? Bo to jest kwestia kilku dni i zazwyczaj to przechodzi, jeżeli jest leczone szybko. Natomiast jeżeli ta bezsenność trwa już powyżej tygodnia, czy no nie mówiąc w miesiącach czy w latach, no to leczenie niestety staje się trudne i może wymagać bardzo różnych działań i terapeutycznych, na przykład terapii poznawczo-behawioralnej i naprawdę przeróżnych kombinacji lekowych, które pozwolą pacjentowi zasnąć. Więc tutaj taki mój apel, żeby zgłaszać się szybko. Da się wyleczyć też z tego? Bardzo różnie. Tak naprawdę rokowanie jest różne. Tak, dlatego warto jest się zgłaszać szybko, bo bezsenność jest no niestety taka problematyczna. No to tutaj odwołam się od razu do tego, co mówisz, bo dużo osób ma też takie no, krótkotrwałe problemy, jak na przykład żałoba po osobie bliskiej, która powoduje, że no, nie może taka osoba zasnąć. Ma ogromne przeżycia życiowe, czy coś się stało, jakiś wypadek był, czy jakaś tragedia inna. Czyli tak zwana przygodna bezsenność trwająca do kilku dni. Powiedzmy. Właśnie, czy ile to może trwać i czy też powinniśmy to szybko leczyć w takiej sytuacji, czy nie? To zależy, czy mówimy jakby o samym leczeniu żałoby, czy o leczeniu konkretnie jakiegoś problemu z zasypianiem. No wiadomo, że jeżeli, odnosząc się do tej sytuacji żałoby, tak, no jeżeli stajemy w obliczu jakiegoś takiego kryzysu psychicznego, bardzo trudnej sytuacji, no to też jest ważne, żeby w tym czasie pozwalać sobie na ten odpoczynek, bo no niestety, jeżeli do takich problemów życiowych dojdzie nam jeszcze bezsenność, to wszystko, co się będzie działo potem w ciągu dnia, będzie razy 10, tak, czyli będziemy bardziej podatni na stres, będziemy bardziej płaczliwi, bardziej podatni na lęk, no co w sytuacji, która już jest dla nas trudna, no niepotrzebnie to potęguje, tak? Natomiast no tutaj trzeba uważać, bo samej żałoby nie leczymy, ponieważ to jest reakcja fizjologiczna, to są po kolei procesy, które muszą zachodzić, to jest jak gojenie rany. Tak? A i ile taka rana może się goić, jest to powiedziane? Nie ma do końca normy. To jest trochę tak, że zależy od pacjenta, tak? Generalnie przyjmujemy, że żałoba może trwać do 6 miesięcy, jeżeli to jest jakaś żałoba po bardzo bliskiej osobie, być może nawet do roku, tak? Natomiast jeżeli ta żałoba ma to do siebie, że ona no, dąży do jakiejś adaptacji, czyli jeżeli ona trwa długo, ale widać, że te objawy są coraz mniejsze, że jakby pacjent coraz bardziej jest pogodzony z tą stratą, jakoś się adaptuje do tego, no to ona może trwać i do roku, tak? Natomiast jeżeli to jest tak, że jest żałoba i ona trwa pół roku i przez to pół roku tylko się wszystko pogarsza i pacjent zaczyna obniżać swoje funkcjonowanie w innych obszarach, no to niestety zazwyczaj mówimy o tym, że to jest żałoba przedłużona, czy już nawet depresja, tak? I to jest coś, co musimy leczyć. Natomiast temu procesowi trzeba dać zachodzić i on, no tak jak powiedziałam, tak jak gojenie rany. Tak, bo taka przeleczona żałoba, której nie damy przeżyć, tak, typu ktoś jest w żałobie i od razu damy silne leki uspokajające, ktoś nie wie, co się dzieje, tak, i w ogóle nie jest w stanie przeżyć tej żałoby, bo jest maksymalnie wyciszony, uspokojony i nie odczuwa żadnych emocji z tym związanych. Okej, to się sprawdza na krótką metę, natomiast często później ci pacjenci, na przykład kilka lat później, trafiają do psychiatry z objawami depresji, z myślami samobójczymi, różnymi dziwnymi objawami psychiatrycznymi, które ciężko jest jakoś dopasować do ich aktualnej sytuacji życiowej i gdzieś tam w praniu wychodzi, że no była taka sytuacja, że oni mieli jakąś poważną stratę i pytanie, czy jakoś to przerobili, przeżyli? No nie. I niestety zaleczenie żałoby może skutkować zespołem stresu pourazowego, czyli PTSD w kolejnych latach. I zazwyczaj jest to potem trudno powiązać, nie? Bo jest ta odległość kilkuletnia
ciężko takiego pacjenta się leczy. Natomiast jeżeli jest pacjent w żałobie i nie wiem, jest taka sytuacja, że czeka go, nie wiem, pogrzeb, jakieś formalności związane z tą stratą, no to jak najbardziej można doraźnie takiemu pacjentowi podać tak na kilka dni, żeby chociaż się przespał, jakieś leki nasenne, uspokajające. Ja bym jeszcze spróbował wytyczyć taką drogę pacjenta, czyli pacjent próbował samemu wdrożyć te wszystkie zasady higieny zdrowego snu. Nie udało się. Trafił do lekarza rodzinnego. I teraz lekarz rodzinny, który tak nic za bardzo o pacjencie nie wie, co powinien tak naprawdę zrobić? I tak jak ja miałbym głośno myśleć, to wydaje mi się, że ja bym zlecił na pewno hormony tarczycy, tak jakieś jest. Podstawowe, tam, morfologia, mocz i tak dalej, ale też bym zrobił glukozę i zastanowiłbym się nad insuliną właśnie i dopiero potem bym podjął jakieś tam inne działania. Nie wiem, czy macie jakieś jeszcze pomysły, co by można by tu było zrobić? Ja się z Tobą zgadzam. Tak, po pierwsze higiena snu, jeżeli to jest niewystarczające, no to musimy ustalić przyczynę tej bezsenności, tak? Czyli po pierwsze, co robimy, badania. Jeżeli te badania wychodzą w porządku, szukamy przyczyny jakiejś, no, natury psychicznej tej bezsenności. Jeżeli to nie wynika z jakiegoś stricte zaburzenia psychicznego, no to możemy rozpoznać po prostu zaburzenia snu. Tak? No i wtedy leczymy je najczęściej albo terapią poznawczo-behawioralną, albo jeżeli to jest niewystarczające, no to dodatkowo leczymy lekami nasennymi. Czyli zasadniczo wysyłamy takiego pacjenta do psychiatry. Tak. A chociaż psychiatra też jest bez skierowania. Tak. Wysłałabyś? To ja chcę powiedzieć o sobie znów. Ja, to znaczy, ja wszystkie możliwe zaburzenia miałam. Ale to dobrze. Nie. Jak się uczyłam rok temu do egzaminu specjalizacyjnego, to byłam tak zestresowana już przez te 2 tygodnie przed egzaminem, że codziennie miałam przeogromne problemy ze snem i wtedy zrozumiałam wszystkich moich pacjentów i jakby to, co mi opisywali zawsze, jak oni się czują przy tym, to kompletnie wtedy to miałam. Ja się przekręcałam jakby z kąta w kąt, wstawałam, próbowałam wszystkiego i nic nie pomagało mi wtedy i to było ze stresu. Było krótkotrwałe, po egzaminie bardzo szybko przeszło i nie musiałam tego prędko leczyć. Nie przeszło po egzaminie, ze 2 tygodnie jeszcze miałam problemy nie, ze snem. Nie, to ja od razu się wyspałam, jak nie jak dziecko, jak już zdałam. Ale że właśnie to może być krótkotrwałe i może dosyć szybko przejść, jeśli znamy, tak, przyczynę. Czyli uważasz, że lekarz rodzinny powinien wdrażać jeszcze jakieś inne leki poza, powiedzmy, tymi nieszczęsnymi benzodiazepinami? Zaraz powiem o zagrożeniach. Powiedzmy, może jakaś jeszcze hydroksyzyna? Czy powinien już sięgać po jeszcze jakieś inne leki? Znaczy właśnie uważam, że lekarz rodzinny nie powinien sięgać ani po benzodiazepiny, ani po leki Z, tak, czyli głównie zolpidem. Psychiatrzy bardzo rzadko korzystają z takich leków. Nawet przez krótki czas uważasz, że też nie powinien... Nie, no znaczy co powiesz? Jest dużo innych skutecznych leków, które wspomagają sen, które kompletnie nie powodują uzależnienia. Pacjent je może stosować, może ich nie stosować, nie ma jakiejś potrzeby ciągłości, typu, że musi codziennie je przyjmować. Są dość bezpieczne, mogą być totalnie do dyspozycji pacjenta, że on wie, że ma tabletkę, którą w razie problemów ze snem może sobie przyjąć. No, takim lekiem jest na przykład trazodon, takim lekiem jest kwetiapina, takim lekiem jest prometazyna, więc jakby hydroksyzyna również, tak? Więc jakby tych możliwości bezpiecznych dla pacjenta i takich, które można spokojnie mu dać do dyspozycji, że on się od nich nie uzależni, jest dużo. A zioła? Zioła? Ja myślałam, że mówisz zioła. Mówię przyjazne zioła, no wspaniale, waleriana na przykład. Jak najbardziej tak, no można, czy jakieś tabletki ziołowe, czasami pacjenci biorą takie preparaty, nie wiem, z szyszką chmielu, z melatoniną, a melatonina też jest fajnym rozwiązaniem, czyli czym naturalnym hormonem snu. Melatonina, jeżeli chodzi o jetlag. Tak, ale też się sprawdza w takim krótkotrwałym leczeniu zaburzeń snu, tak, szczególnie jeżeli jest też problem z jakością tego snu, to czasami to się fajnie sprawdza. Też na przykład fototerapia, no to już trzeba mieć tą lampę. Niektóre poradnie wypożyczają tą lampę. Można też taką sobie kupić, ale to jest tam koszt rzędu ileś set złotych, więc no, jak ktoś nie wie, czy to na niego działa, to może nie warto, ale jeżeli ktoś ma sprawdzone, że ta fototerapia fajnie na niego działa, to jest to, uważam, warte inwestycji, bo nie dostarczamy wtedy żadnej substancji zewnętrznej, tylko bazujemy na takim naturalnej regulacji rytmu snu. Polega to na tym, że tą lampą wtedy rano się naświetlamy, na przykład pół godziny, i to na tyle reguluje rytm dobowy, że wieczorem taka osoba powinna na przykład lepiej zasypiać. Tak? Ale też jest wypadku. Nie solarium. Tak. No i też jest wypadku, kiedy taka osoba nie może spędzać wystarczająco dużo czasu na dworze. Tak, tak? Też wtedy można się tym suplementować, jak najbardziej. Bo w naszej głowie jest taka struktura, która się nazywa jądra nadskrzyżowaniowe. Niestety to jest taka podła struktura, która kieruje naszym całym zegarem biologicznym, rytmem okołodobowym, jak to nazywać, kiedy śpimy, kiedy jesteśmy pobudzeni. I właśnie ta regulacja.
relacja. Chciałem jakby tutaj zwrócić uwagę, że to jest to kluczowe pojęcie. No dobrze, ale idziemy dalej, jeśli chodzi o leczenie. Powiedziałaś, że ta terapia poznawczo-behawioralna. Cóż to takiego jest? Bo ja nie wiem. Terapia poznawczo-behawioralna to jest taki nurt psychoterapii, który my w ogóle bardzo dużo go stosujemy w psychiatrii do przeróżnych zaburzeń, tak? I do zaburzeń depresyjnych, i do zaburzeń lękowych, i no właściwie w każdym zaburzeniu można go zastosować. Natomiast w przypadku snu on się sprowadza do badania różnych zachowań wokół snu, do różnych przekonań na temat snu, opiera się na różnych ćwiczeniach poprawiających sen, czyli no na przykład między innymi ten model nie leżenia w łóżku i przewalania się, to też jest jakby wzięte z terapii poznawczo-behawioralnej, tak? Więc to jest właściwie to, co wcześniej mówiliśmy przy zasadach higieny snu, tylko pacjent to robi pod okiem terapeuty, tak? No jest jakby na bieżąco, może omawiać te problemy i dopasowywać te techniki do tego, co się akurat dzieje. Uzależnienie od benzodiazepin, czyli leków nasennych. Często się spotykasz. Co możesz powiedzieć na ten temat? To jest dobry jakby, no, sposób na bezsenność. No na pewno nie na leczenie długotrwałe bezsenności, a bardzo ciężko jest tą granicę postawić, no bo jednak te opakowania benzodiazepin, to co tutaj w kuluarach rozmawiałyśmy, że no są duże, tak? Więc można przepisać albo całe opakowanie, albo w ogóle, więc nie mamy kontroli nad tym w sumie, jak pacjent to będzie potem przyjmował i no umówmy się, jest to skuteczne, więc może być zachęcające, jak ktoś ma problem ze snem i nie śpi i nagle znajduje opcję na pewny sen, no to logiczne, że się z tego korzysta, natomiast do tego uzależnienia dochodzi bardzo szybko, bo już po 2 tygodniach takiego regularnego stosowania benzodiazepin można się od nich uzależnić. Zazwyczaj prowadzi to do zwiększania dawek, czyli potrzebujemy coraz większych dawek tych leków, żeby... W ogóle nie zaśniemy. Tak, żeby osiągać ten sam efekt. Potem nieprzyjęcie tego leku z kolei powoduje różne nieprzyjemne objawy, abstrahując od tego, że oczywiście nie można zasnąć bez nich, tak? Dochodzą też różne objawy z ciała, to mogą być bóle, to mogą być jakieś drżenia, kołatania serca. No i niestety postępuje to bardzo szybko eskaluje to uzależnienie, bardzo szybko narastają te dawki i bardzo trudne jest odstawienie tego potem, tak? Jeżeli... Ale da się to zrobić. Da się. I trzeba iść do specjalisty, tak, jak najbardziej i się postarać, żeby to zrobić i zastosować inne metody. Ja chciałem powiedzieć, że ja miałam bardzo wielu pacjentów uzależnionych od benzodiazepin, którzy nie dają sobie jakby przemówić do rozumu, że oni są uzależnieni. No to, oni to uzależnienie odpychają się od siebie, uważają, że jak biorą lek 20 lat, który im pomaga, to oni nie są uzależnieni, tylko po prostu dobrze on działa na nich. Więc po co mają odstawiać? I tutaj jest taki dylemat, no jednak mamy taki moralny nakaz, że powinniśmy tym pacjentom tłumaczyć, no że przepraszam, ale to pani jest uzależniona, możemy zmienić ten lek na bezpieczniejszy. I no i jest dramatyczna rozmowa przeważnie wtedy. Miałem pacjentkę, która naprawdę zdemolowała całe swoje mieszkanie i bardzo ostro zareagowała na to, że ma niestety w przyszłości niedalekie odstawić te swoje leki. Więc w tym momencie, no co robić? Jak rozmawiać z tymi ludźmi? Czy odsyłać do psychiatry, do szpitala? Czy lekarz rodzinny powinien załatwiać sprawę, że tak powiem, uzależnienia od benzodiazepin? Jak myślisz? No, myślę, że to wszystko zależy od sytuacji, tak? No, jeżeli pacjent jest taki, no, że jest jakieś pole do rozmowy, że on wyraża chęć, że dobrze, jeżeli to było skuteczne, ale doktor proponuje coś innego skutecznego, to dla mnie okej, tak? I jest grupa pacjentów, która tak reaguje. No i tutaj nie widzę powodu, dla którego lekarz rodzinny miałby nie przeprowadzić takiego leczenia. Co innego, jeżeli pacjent stosuje jakieś bardzo wysokie dawki tych leków, tak? Bo wtedy takie odstawianie w ogóle w warunkach poradnianych, ambulatoryjnych może być dla pacjenta po prostu niebezpieczne. Czyli czym innym jest odstawienie jednej tabletki przyjmowanej przez 20 lat, a czym innym jest odstawienie 20 tabletek dziennie. Tak? Co wiemy, że to nawet nie są rekordziści 20 tabletek dziennie, tak? Więc takie duże dawki przez długi czas absolutnie powinny być no, odstawiane niestety już w warunkach szpitalnych. Małe dawki mogą być spokojnie odstawiane przez lekarza rodzinnego. Również należy sobie zadać pytanie, jeżeli mamy pacjenta, który no, nie nadużywa tych leków, bo przyjmowanie jednej tabletki dziennie, jeżeli mamy pewność, że faktycznie ten pacjent przyjmuje jedną tabletkę dziennie i nie więcej i przyjmuje to od 20 lat, no i jest na przykład osobą starszą, powyżej 60 roku życia, no to trzeba sobie zadać pytanie, czy faktycznie jest sens tej osobie to odstawiać, bo czasami może się okazać, że te objawy odstawienne będą dużo bardziej ryzykowne dla takiego seniora, niż już to kontynuowanie tej jednej tabletki dziennie. I dobrze, że to powiedziałaś, że nieleczone uzależnienie może doprowadzić do tego, że pacjent trafi na oddział uzależnień.
I to jest bardzo ciężka hospitalizacja, trudna, wymagająca. No i niestety pacjent cierpi, więc warto jednak no, nie uzależniać się od tego. Jak najszybciej po prostu wyciągnąć rękę o pomoc, nie bójmy się tego. I to jest dobre podsumowanie, że jak mamy problemy ze snem, to udajmy się jak najbardziej do lekarza rodzinnego. O poradę, jeśli nie pomaga, to jak najbardziej do psychiatry, do psychologa też, tak? Czy na terapię. Nie bójmy się sięgać po pomoc, ponieważ problemy ze snem nie są chorobą, są objawem głównie. Więc musimy znaleźć przyczynę tego objawu. Piszcie w komentarzach, jakie wy mieliście kłopoty ze snem. Może uda nam się coś tutaj odpisać wam ciekawego. Tymczasem zachęcamy do subskrypcji kanału, łapki w górę. A z nami była Aleksandra Pięta, rezydentka psychiatrii. Dzięki, Ola. Dzięki. Hej! Pamiętajcie o tym, że my chcemy was jak najwięcej nauczyć, ale jak macie jakiś problem, musicie udać się do specjalisty. Nasz film nie zastąpi wizyty u lekarza. Pamiętajcie o tym.